Serdecznie witamy wszystkich Państwa na ostatnim dniu zwierciadła. Witamy bardzo serdecznie Panią Agnieszkę Adamską-Bernasz, kierownik referatu Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin. Proszę bardzo. Szanowne jury, księdza Mariusza Lacha. Witamy pana Jerzego Turowicza. Oraz pana Mieczysława Wojtasa. Witamy również bardzo serdecznie panią dyrektor Małgorzatę Klimczak. Oraz młodzieżowe jury. Diany Grzeszek. Karoliny Sikorę. Oraz Bartłomieja Brodawkę. Przywitajmy Państwa jeszcze raz gorącymi brawami. Zgodnie z zapowiedziami we wcześniejszym programie miał dzisiaj wystąpić Teatr Panoptikum Młodzieżowego Domu Kultury pod Akacją ze spektaklem Obywatel S. Niestety z przyczyn technicznych teatr nie może dzisiaj wystąpić, za co serdecznie Państwa przepraszam, ale w zamian wystąpi Patryk Pawelec, student UMCS-u, znakomity mododramista, recytator, laureat wielu głównych nagród. Ogólnopolskich konkursów recytatorskich, również aktor Teatru Panoptikum. Patryk zaprezentuje się w programie poetyckim, który nazwał Magia Żywego Słowa. W tekście wykorzystuje m.in. teksty Doroty Masłowskiej, Adama Mickiewicza, Kazimierza Kazimiery, Iła Kowiczówny, Leopolda Stacha oraz Mirosława Nachacza. Prosimy o wielkie brawa dla Patryka Pawelca. Twoje imię jest ładne, Magda. Tak samo jak twoja twarz. Ładne są twe ręce, twe palce, twe paznokcie. Jeżeli chcesz, to ja zabiorę cię stąd, gdzie tylko chcesz. Pytasz się, czy piłem. No więc piłem, ale to nikogo nie stanowi, czy piłem, czy nie. Jedziemy? To wsiadamy w samochód i jedziemy. Ciebie
zawiozę wszędzie. Powiedz mi, kiedy ja byłem na ciebie zły dłużej niż jeden dzień? Czy zrobiłem coś źle, Magda? Pamiętasz, jak cię wtedy suki spisywały na przystanku? I chociaż byłaś tam wtedy z Masztalem, i chociaż to z nim cię spisali, i chociaż ty, Magda, dobrze wiesz, że to on miał sprawę w sądzie, to kto ci potem chodził sprawdzać skrzynkę, żeby nie przyszło wezwanie do rodziców na policję? Kto? Święty Józef chodził sprawdzać. Poszedł choć raz Masztal sprawdzić? Nie umieraj silny! To mówisz ty, Magda! To jest kolejna twoja jakaś fanaberia. Kup mi fajki, kup mi rajtki, silny nie umieraj. Jeśli możesz, nie umieraj. Silny, no bądź kolegą, nie umieraj, bo ja mam akurat umówione solarium. Magda. Magda, ty już mnie na nic nie weźmiesz. Już mnie na nic nie ześwirujesz, gdyż ja znam prawdę o tobie. Teraz już nie ma przebacz. Nie ma, że silny dobra dusza, ministrant w kościele służący do mszy, sama łagodność, samo dobre serce, dobry, kochany, silny, co będzie za innych spełniał dobre uczynki, tak? Silny na przykład, świecący oczami u kierownika sklepu za jakieś szmaty ukradzione bez gustu. Bez żadnego poczucia gustu nawet, Magda. Kochani uczniowie, elo, zamoria, bo silny, nie wiem czy wiecie, to taka firma jest. Chcesz, to z nią zrywasz, potem myk, jeden telefon, silny na miejscu. Silny, wyliże ci podłogę z pod nóg, żebyś chodziła po czystym. Silny zginie za ciebie w wojnie polsko-ruskiej, zasłaniając cię od ciosu sztandarem, chociaż ja wiem o tym, że wszystkie twoje koleżanki, Magda, będą ci niechętnie chciały, no wiesz. Wiesz, co zrobić za te wszystkie twoje niemoralne uczynki. No ale... ale silny stanie i cię obroni. Nie ma przebacz. Magda. Magda, ja mówię nie. Magda. Nie zbliżaj się. Nie dotykaj mnie. Magda. Magda, ty śmierdzisz. Śmierdzisz tymi facetami, co cię dotykają, jak nie patrzysz. I ty myślisz, że nie wiesz, że cię dotykają. Śmierdzisz tymi drinkami, tym całym bagnem, co ci kupują w szklance. Najpierw, Magda, zdejmij tę gumę, co ją przykleiłaś pod spodem. Ja wiem o tym, bo ona jest z ust jednego z tych brudnych facetów. Z ich ust jest ta guma, chociaż ty, kurwa, myślisz, że ja o tym nie wiem. A potem się umyj. Od tych lewych fajek, od tych speedów, co pijesz w drinkach. Jak już się rozbierzesz z tych szmat, z tych, kurwa, piór, które nie są dla mnie! Ja wiem. Ja wiem, że wy wszyscy mieliście ją przede mną, a teraz znów będziecie ją mieć. Bo od dzisiaj jest wasza. Bo dzisiaj jest pijana i jest czynna całą dobę. Ja teraz patrzę na jej włosy. Włosy Magdy. Długie, jasne włosy jak ściana, jak gałęzie. Patrzę na jej włosy również jak w ściany, bo wiem, że nie są dla mnie, są dla innych. Dla barmana, dla Kiśla. Dla tych wszystkich chłopaków, co tu wchodzą i wychodzą. Dla wszystkich. Idźcie ją wziąć.
Wszyscy po kolei. Kamienni ludzie. Wy nie wiecie, jak ciężka śmierć pustelnika. Konając, patrzy na świat, sam jedyny na świecie. Dłoń mu przychylna powiek nie zamyka. Żałobne grono łoża nie otoczy. Nikt nie pójdzie za trumną do wieczności domu. Garsteczki piasku nie rzuci na oczy. Zapłakać nie masz komu. O, gdybym mógł choć przez sen pokazać się tobie, gdybyś na mojej pamiątkę męki jeden przynajmniej dzionek chodziła w żałobie, założyła jedną czarną wstążkę do sukienki. Może spojrzysz ukradkiem i łezka boleści i pomyślisz westchnąwszy: ach, on ją tak kochał! A ty? Sercem oziębłem, obojętną twarzą wyrzekłaś słowo mej zgody i rozpaliłaś niecne ogniska, którymi łańcuch wiążący nas pryska, które się wiecznym piekłem między nami żarzą na moje wieczne męczarnie. Zabiłaś mnie. Jest świt, ale nie jest jasno. Jestem na pół zbudzony, a dookoła nie ład. Coś trzeba związać. Coś trzeba złączyć, rozstrzygnąć coś. Nic nie wiem. Nie mogę znaleźć butów. Nie mogę znaleźć siebie. Boli mnie głowa. Powiedz mi, Robercie, czy ty nie masz czasem takiego wrażenia, że bierzesz udział w historii? Bo ja odkryłem, że to wszystko jest właśnie taką historią. Tylko ja odkryłem, że to wszystko to opowieść. Ale ja jestem potężniejszy od jej twórcy, od ciebie. Ponieważ to ja wpływam na ten świat. Beze mnie nie byłoby tej historii. Tylko ja sprawiam, że ten cały świat jest spójny. Zresztą, Robercie, ty sam dobrze wiesz. Przypadkowe wydarzenia, nowe znajomości, intrygi, miłość, Maja. Tak, o tym też wiem. A ty chcesz mi powiedzieć, że ja nie przewidziałem wszystkiego, czego ty doświadczyłeś. I że doświadczyłeś takich rzeczy. Takich rzeczy, Robercie, które zmieniły cię. I że ja nie byłem w stanie przewidzieć tych zmian, a więc nie wiem, jakim człowiekiem teraz jesteś, tak? Robercie,
wiem lepiej, co ty myślisz. Ja wiem lepiej, co ty zrobisz, nie. Nie zabijesz mnie. Nie jesteś w stanie odebrać życia nikomu poza sobą. Tak to wszystko było wymyślone, żebyś nie był w stanie. Nie jesteś w stanie i mnie nie zabijesz. Nasączyłem cię bardzo skutecznymi zaporami, Robercie. Już gdy byłeś dzieckiem. Zresztą ty nawet nie wiesz, co działo się z tobą później. Jak dorastałeś. I później. Cały czas. A było to tak. Najpierw musiałem cię uodpornić. Musiałem stworzyć w twojej osobie antyciała, bo inaczej zaraz po poznaniu Marii, jak ci już mówiłem, wiem o tym, albo by się ze tobą skończył, albo już do końca życia patrzył w białą ścianę, ślinił się. A tak nawiasem mówiąc, Robercie, przyznaj, że to rozstanie mocno tobą trzepnęło, nie? Jesteś naprawdę silny, że to przeżyłeś. No, więc trzeba było jakoś wybrnąć z tej sytuacji. Ja musiałem mieć Roberta do góra uodpornionego na Maję, bo inaczej wiedziałem, że ty zwariujesz. Że wszystko na tym świecie ci się pochrzani. Paranoja cię przytłoczy. To wszystko połączy się ze sobą i ty dostaniesz mega pierdolca, rozumiesz? Chwile zapomnienia, które ci dałem, ja, były równie istotne. Lolki? A ty wiesz, kto ci je sprzedawał? Kto pierwszy namówił cię na ten biały syf? Kto? Ty myślisz, że twoi stary koledzy? Nie. Nie. Kto zdecydował? Ty? Robercie, ja cię przepraszam, ale ja musiałem być podatny. A ty? Musiałeś być neurotykiem! Musiałeś mieć trochę sprany czelek, rozumiesz to? Zrozum, że ja tobą nie manipulowałem. Ja cię takim stworzyłem. Coś się dzieje z twoim światem, Robercie. Coś niedobrego. Wyraźnie czuć, że coś jest nie tak. Coś się w końcu musi wydarzyć. Ja wiem, czego ci potrzeba. Ale musisz wiedzieć, że jest tylko jedno takie miejsce, w którym możesz być naprawdę, ale naprawdę spokojny. O niczym nie myśleć. Mieć wszystko w dupie, tak jak tego chcesz. Mam coś takiego dla ciebie. Wystarczy, że wypijesz. Zaśniesz. A wtedy wszystkie moje obietnice się spełnią. Przecież nie jest najlepiej, prawda? Jest źle, ja wiem. Wiem. Chcesz się męczyć? Co cię tu może trzymać? Przecież nie ma już takiej rzeczy na tej planecie, Robercie. Co cię tu może trzymać? Jej już nie ma. Co może? Ty. Ty. I żeby już to zakończyć. Zapomniałeś o jednej drobnej rzeczy. Wychodzi na to, że tytułowym bohaterem tej całej historii jestem ja. Ja zrobię ze swoim życiem, co zechcę. Boże, daj mi ciemność. Ciemność i ciszę. I taką moc tajemną, żeby nie słyszeć.
i sławę bezimienną, i drogę bezpowrotną. Boże, daj mi ciemność. I samotność. Żył sobie kiedyś pewien marzyciel. Chodził po światach, gdzieś na pograniczu dwóch stron życia. Wszystkiego uczył się na pamięć, a później rozmawiał z ludźmi. Te opowieści, że jaki to był kosmos i w jakim raju żyliśmy tych kilka godzin, że jakie to piekło przez te dwie i że jak to było stąpać po wodzie razem z nim. Albo nie wiem, oglądać ostatni dzień swojego stworzenia i dotykać piekła. Sny. Piękne sny o codzienności. A później? Później tylko codzienność po przebudzeniu. Stąpanie po codzienności. No i wymarzony. Wieczny sen. Na zamojskiej scenie wystąpi laureatka 17. ogólnopolskiego konkursu młodych wokalistów i zespołów wokalnych Debiuty Lublin 2016. Przed Państwem Ela Gabriel. Zachęćmy ją gorącymi brawami. Czarne konie bryka, rude konie bryka, magnifik!
smutnych min obrotach Rafaela, okrągłych ogniu klatki z jej przedmieściach w niedzielę, a w każdej bryce vis-a-vis Madonna i Madonna. I nie wiadomo, która śpi, a która jest natchniona. Szóstka koni ole, szóstka koni ole, szóstka koni ole zakręca. Konny, konie wiszą kopytami nad ziemią. One w brykach na postoju już drzemią. Każda bryka malowana w trzech miejsce parki. Szkolskie myśli, pod sufitu, od dębu, od martwi. Drgnęły Madonny i orszak stukonny. Proszę z kopyta, 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 proszę z kopyta. Ruszył z kopyta, ruszył z kopyta. Witam wszystkich serdecznie. Nie bez powodu zaczęłam tą piosenką, dlatego że jest to piosenka Ewy Demarczyk, ale do słów znanego nam bardzo dobrze poety Milana Białoszewskiego. Na podstawie jego wiersza została napisana muzyka i są to jego słowa. Kontynuując ten klimat karuzeli, wirowania i egzystencji życia, chciałabym zaśpiewać Co mi Panie dasz, choć już w trochę innym klimacie. Co mi Panie
Ze względu na to, że spotykamy się w takich okolicznościach, są to zwierciadła, dlatego chciałabym zaśpiewać piosenkę poetycką z zakresu poezji śpiewanej. To wszystko z nudów. Jeszcze mają w ustach smak pierwszego papierosa, jeszcze biegną jakby mieli na wagary, ale to już nie jest tak, widać to po oczach, to banda rudej barbary. To wszystko z nutów, wysoki sądzie, to wszystko z nutów. Kto raz nad pustą szklanką siądzie, wysoki sądzie, nie ma cudów. To wszystko z nudów, wysoki sądzie, to wszystko z nudów. Czy sąd nad Wisłą kiedyś w błądzie? Wysoki sądzie, jazda, jazda, spróbuj! Ruda Baśka była zła, nie miała cierpliwości, nie lubiła pod petentem się obijać, nie słuchała dobrych rad, panie szczytności! Ta mała była jak żmija. Z nudów, wysoki sądzie, to wszystko z nudów. Kto raz nad pustą szklanką siądzie, wysoki sądzie, nie ma cudów, to wszystko z nudów. Nad Wisłą kiedyś w błądzie, wysoki sądzie, jazda, jazda, spróbuj. Nie najgorszy wyrok padł, bo mogło być i gorzej. Ruda Baśka, kiedy wyjdzie, będzie siwa. Nie, nie będzie wcale tak. Głupia Baśka, dobry Boże. Zabiła. To wszystko z nutów, wysoki sądzie, to wszystko z nutów. Czy sąd nad Wisłą kiedyś błądzi? Wysoki sądzie, jazda! Myślę, że w życiu są i te dobre, i te smutne chwile, i każdy z nas ich doświadcza. Dlatego teraz chciałabym zaśpiewać coś smutniejszego. List. Słowa splotły sieć,
widokiem stały się. Moje serce lustrem jest i ciągle jeszcze szuka sił. Ostatnią zaśpiewam piosenkę, którą, jak mnie kolega zapowiadał, będę śpiewać na konkursie debiuty. Będzie to ballada o próżności. Co mam zrobić, panie?
ranka wbiły w złą tęsknotę. Chłodne oczy zwiodły spycha, chłop jak dąb, a łkał i wzdycha. Niepokorna, roześmiana, iść nie chciała i za pana. Ten obwiesił się na drzewo. Bóg go teraz nie chce w niebie. Wychodziła na rozstaje, przed kapliczką tam błagała, co by młodość wieczną miała. Pan Bóg srogi na próżności, lico zmarszczył jej w starości. Szatanowi niosła duszę, wieczną mieć urodę muszę. Krwią cyrograf kazał mazać. Daje ci młodość bez pytania. Do pierwszego zakochania. Dziewka z drodze się zaśmiała, bo w serduszku kamień miała. Wzięła młodość i do wczoraj przeglądała się w jeziorach, wzięła młodość i do wczoraj. Gdy goluśki wylazł z wody, dumny młodzień, cud urody, w sercu jej roztopił kamień. Ela Gabriel, jeszcze raz, pięknie brawa!